Witam wszystkich widzów mojego kanału. Dziś kontynuujemy rozmowę z weterynarzem Tomaszem Klimczakiem i dziś poruszymy tematykę szczepień gołębi młodych. To tak, jeżeli chodzi o moje gołębie, to szczepię praktycznie na co tylko można i ile można. I na pewno lepiej zrobić jedno szczepienie za dużo niż za mało. Nie? Taki podstawowy w ogóle program to jest. Młode gęby muszą mieć dwa razy szczepy na paramyksowirusa. I tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji z tym. Właśnie hodowcy na przykład często się doszukują jakichś gronkowców, paciorkowców, wymyślonych chorób, nie wiadomo jakich cudów. Przeznaczałem duże środki na badania, na szukiwanie chorób, szukanie chorób, nieraz wyimaginowanych, a mogliby to przeznaczyć na przykład na szczepienia. I tak samo i w ogóle czas. Młode gołębie, szczepienie możemy zacząć, jak już gołąb ma 3 tygodnie skończone, czyli po 3 tygodniach możemy otrzymać pierwszą dawkę szczepionki i praktycznie najlepiej właśnie szczepić jak najwcześniej, czyli te 3-4 tygodnie życia, jak ma, czyli zaraz jak jest odstawiony, może jeszcze być tak, że jest już zrzucony gdzieś tam z półki na podłogę gołębnika, ma już te 3 tygodnie jeszcze przed odstawieniem, może już tę pierwszą dawkę otrzymać i później drugie doszczepienie jest po 3-4 tygodniach powinno być. Wiadomo, że jak ktoś ma tam, na przykład tak jak ja sobie hoduję jeden lęk tylko młodych, wszystko odrzucam i koniec, rozdzielam samce od samic, no to jest łatwiej do wykonania. Jak się ma więcej, no to już to tak, wiadomo, w praktyce tak to nie wychodzi, ale generalnie zasada jest taka, że staramy się szczepić pierwszy raz jak najszybciej, czekamy ten miesiąc i szczepimy drugi raz. Żadnych szczepień w lipcu, broń Boże, początkiem sierpnia, bo też to obserwuję, że zbliżają się loty, jest dwa tygodnie do lotów na młode i masa hodowców sobie przypomina, a trzeba jeszcze tego gołębia zaszczepić. To jest niesamowity błąd. Te gołębie tracą formę, już pomijając to, że paramyksowiroza to wcale nie jest taka choroba, że atakuje tylko jesienią. Może być tak, że były przypadki, że w maju już była, w kwietniu była paramyksowiroza. Także ktoś po prostu czasem już miał szczepionkę nawet kupioną w lodówce, a gołębie popadały, bo nie zdążył zaszczepić. Także muszą być zaszczepione dwa razy. Tak samo na przykład hodowcą mówią, a szczepili, całe życie żeśmy szczepili raz gołębie w życiu i wystarczyło. No niestety dzisiaj to nie wystarczy. Są te gołębie słabsze, nie wiem, są różne te wirusy immunosupresyjne, na przykład te cyrkowirusy. Jedno szczepienie na pewno tak, dzieci szczepimy 2-3 razy, psa się szczepi, kota się szczepi, przynajmniej zawsze jak na początku życia są 2 czy 3 dawki przypominające, to gołąb musi być zaszczepiony dwa razy. I później szczepienie tak zwane na ospę. Szczepienie na ospę ja robię przeważnie tak, że znaczy, jak był zosal, to fajnie się łączyło, robiłem tak, 2 razy paramyksowiroza, akurat z rotawirusem teraz w ostatnich latach i później szczepiłem sobie salmonellę z ospą razem, nie? Czyli zosal plus ospa jako jedno szczepienie. Natomiast no, teraz będzie trzeba zrobić po prostu tak, że młody będą miał 2 razy paramyksowirus i rotawirus, no i do tego ospę. Prawdopodobnie szczepienie młodym na salmonellozę, jeżeli będzie nie będzie takich wskazań, jeżeli w danych stadach nie było problemu z salmonellą, to te młode te salmonelle będą je odpuszczone, bo tam u młodych najważniejsza podstawa to jest paramyksowiroza i później w zimie całe stado paramyksowiroza plus salmonelloza. A teraz jeszcze tak zwane modne, gdzie się pojawiają szczepionki na adeno. Są takie czy nie ma? Więc tak, trzeba zacząć od tego, że ta choroba młodych, bo tak to się powinno nazywać, to na dzień dzisiejszy stwierdzili naukowcy, bo to się już kilka razy zmieniało, że powoduje to rotawirus. Nie powoduje to żaden adenowirus, nie powoduje to nawet cyrkowirus, który też ostatnio był brany jako czynnik etiologiczny tej choroby młodych, tylko tak jest stwierdzone, taka jest najnowsza wiedza, że powoduje to rotawirus. Dlatego jak szukacie szczepionki na te choroby młodych, to musi to być szczepionka zawierająca w składzie rotawirusa. I taka szczepionka, ona nie jest zarejestrowana w Polsce, ale jest. I końcówka tej szczepionki jest od tych dwóch chorób, czyli rotawirus i paramyksowirus, czyli RP. I ta szczepionka ma szansę zadziałać na te choroby młodych. Znaczy tak, z doświadczeń wygląda to tak, że nie jest to szczepionka stuprocentowa, że na pewno tej choroby młodych się nie dostanie, ale na pewno, jeżeli nawet jest, to jest dużo łagodniejsza, łagodniejszy przebieg, łatwiej można te gołębie doprowadzić, a czasem się nawet udaje, że nie ma w ogóle. Natomiast wszystkie szczepionki, które zawierają w składzie jakiegoś adenowirusa na przykład, to praktycznie, jak robili kiedyś badania, to adenowirus może w 4% przyczynia się do wystąpienia tej choroby młodych. Także te szczepionki praktycznie nie mają szans zadziałać na to. Nawet jak w nazwie jest jakoś ładnie, że jest adenowiruza, czy adenowirus nawet zawiera szczepionka, to nie jest szczepionka na te choroby młodych. Także jeżeli chcemy zabezpieczyć swoje gołębie przed tą chorobą młodych, to rotawirus. To jest dzisiaj to jest uważane za czynnik etiologiczny tej choroby.
I teraz jeszcze taka kwestia, szczepienie na ospę. Czy po szczepieniu na ospę może ospa wystąpić ponownie, czy nie występuje? Jak to wygląda z efektami szczepienia na ospę? To jest ospę? Tak, ja zalecam, żeby robić szczepienie przypominające u gołębi dorosłych, ale też nie, na przykład swojej gołębie nigdy nie robię tak, że czekam jakoś tam, bo to też jest właśnie taki błąd, że czeka się gdzieś tam do końca lotów, do ostatniego lotu, gdzieś tam na maraton się wkłada te gołębie stare i dopiero wtedy się szczepi na ospę, bo jest ryzyko, że się to przeniesie na, hodowcy twierdzą, że to się może przenieść na gołębie dorosłe, tam obniżyć formę, coś takiego. No to mówię, jeżeli ktoś się tego obawia, to na wszelki wypadek może sobie zawsze w zimie zaszczepić te gołębie dorosłe dodatkowo na ospę. No to będzie miał ten sam szczep szczepionkowy, którym później zaszczepi te młode. No to czyli jeżeli te gołębie będą zaszczepione raz jako młode, dawkę przypominając jako stare, to na pewno ta szczepionka już nic nie zrobi w czasie lotu, że tam zaszczepi się młode na innym gołębniku. Ja osobiście w to nie wierzę, że tam jest... Znaczy tak, transmisja, jeżeli byśmy zaszczepili na jednym gołębniku młode i stare gołębie szczepione i nieszczepione, to jest możliwość, to jest żywa szczepionka, zarażenia się tych gołębi nieszczepionych od szczepionych. Czyli jeśli jest praktykowane, bo wiem, że taka czynność jest praktykowana, że hodowcy szczepią po lotach starych, często tydzień czy dwa tygodnie przed lotami młodymi, to wkładając te gołębie młode do kabiny, jak one mają kontakt z gołębiami niezaszczepionymi, czy one nie są w stanie je zarażać ospą? Teoretycznie jest możliwe, że mogą zarazić. Teoretycznie tak. To jest temat trudny, bo na przykład robili takie badania naukowcy, tak by, nie? Czyli szczepili część gołębi, część nie szczepili. No i w tym doświadczeniu wyszło im, że nie zarażają się mimo wszystko. Ale ja mam takie przypadki, że na przykład u jednego hodowcy mieliśmy taki plan, że będziemy szczepić. On chciał akurat tak, żeby szczepić na ospę też przy odkładaniu gołębi. No i tak partię gołębi żeśmy zaszczepili, odłożył, a później już nie było jakoś czasu i dołożył tam gołębie nieszczepione. I faktycznie te gołębie nieszczepione tej ospy dostały. Czy to był zbieg okoliczności? Trudno powiedzieć. No ale te gołębie raczej tam kontaktu z nimi nie miały. To było dość wcześnie. Ospa raczej jest tak jesienią. Wskazywałoby to raczej na te transmisje ze szczepionki. Czyli najprościej, jak się ma poszczepione gołębie dorosłe i są szczepione i na baramykso, i na ospę, i też program szczepień mają prawidłowo zastosowany, to też łatwiej później szczepić młode, bo jakby sami sobie nie zaszkodzimy. Tak? Z tym, że pamiętajmy jedną rzecz, że jeżeli nawet załóżmy hipotetycznie, że jest możliwość zarażenia tych młodych od starych, to na pewno na Boga nie przejdzie to na butach z powietrzem, nie wiadomo, tak, na przykład ktoś ma gołębnik na młode w innym całkiem pomieszczeniu, a nie szczepi tych gołębi młodych, bo boi się, że są jeszcze loty na stare, bo boi się, że z wiatrem to przyjdzie. To tak nie jest, to musi być bardzo bliski kontakt, te gołębie się muszą dziobać między sobą i dlatego na przykład w ogóle, jak na przykład przychodzi ospa gdzieś tam do sekcji, na przykład u starych gołębi, to zarażają się na przykład głównie samce, bo one bardziej się biją w kabinie, toczą jakieś tam walki, dziobią się po mają większą szansę przekazać sobie szansę, no, tego wirusa. Tego wirusa. Dlatego na przykład jak przychodzi ospa na przykład u starych gołębi, no to praktycznie głównie chorują samce. I zdarzały mi się na przykład przypadki, że gołębie były szczepione jako młode, a jak przyszła ospa do sekcji, to 2-3-letnie samce, mimo że były szczepione tam 2-3 lata temu, na te ospę chorowały. Czyli szczepienie raz w życiu gołębia na ospę nie, na pewno nie zabezpiecza. Na pewno go nie zabezpiecza, tylko warto by było powtarzać. Tak? Powiedzmy, że to tak ma z tym szczepieniem dzisiaj na koronawirusa, że dają mu to jakieś tam 40-60 czy ileś tam procent, że może nie zachoruje, ale to nie jest nigdy 100%. Natomiast mówię, no szczepionki na te ospę nie są jakieś tam drogie. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem dodatkowo te gołębie w zimie stare zaszczepić. I w tym momencie już żadnego problemu, nie stresujemy się, szczepimy młode. Bo szczepienie młodych tak późno to oczywiście też jest kolejny błąd. Bo tak samo na przykład dużo ludzi mówi, że gołębie szczepionkę na ospę ciężko przechodzą. No ale ciężko przechodzą dlatego, każde szczepienie, jeżeli robimy w lipcu, koniec lipca, początek sierpnia, wysokie te temperatury, to już jest taki okres, że ta choroba młodych już tylko czeka na te gołębie. Na byle jakiś stres, na jakieś obniżenie odporności. No i w tym momencie, jak my te gołębie się zaszczepimy, no to kolejne obciążenie do układu odpornościowego, no i to wszystko razem do kupy powoduje to, że w najlepszym wypadku po prostu zbijemy te gołębie z formy, a one powinny przed tymi lotami tę formę mieć coraz wyższą. Bo o ile młode gołębie są najbardziej wrażliwe na paramyksowirozę i faktycznie tam po prostu potrafi być, jak, jeżeli ktoś ma nieszczepione gołębie, to ze 100 gołębi potrafi, są teraz takie szczepy paramyksowirusa, że ze 100 gołębi potrafi przeżyć 10, 15, 20 gołębi, reszta wszystko padnie. Są to szczepy takie, które atakują układ pokarmowy, czyli właśnie nie tak hodowcy kiedyś zawsze, że tak się głównie kojarzy, że paramyksowiroza to tam jest kręciołek, objawy nerwowe, czyli tam musi go mieć te kręcenie głową. To są teraz takie szczepy, gdzie tego w ogóle nie musi być. Ten wirus tylko atakuje
jelita, nerki, tego mi zaczynam pić dużo wody, lać. I to mogą być jedyne objawy paramyksowirusa. Mało tego, na samym początku często to wygląda tak choroba młodych, a nawet to się tak, może to się zaczynać razem, albo po prostu te objawy paramyksowirusu mogą być takie, że mogą być jakieś zielonkawe kał, mogą być wymioty nawet się pojawić. Tylko to, co nas powinno zaniepokoić, to jest to, że choroba młodych, no jakby nie było, to tam nie może być większa śmiertelność jak te 10% maksymalnie. Czyli jak mamy 100 gołębi, to maksymalnie, przy nawet nie wiem jak ciężkiej chorobie młodych, tam może paść do tych 10 gołębi. Jeżeli ta śmiertelność jest wyższa, to już musi się lampka zapalić, że tam najprawdopodobniej jakaś paramyksowiroza się przyplątała do tego. No i po tych pierwszych objawach, gdzie jest, na przykład mogą być te wymioty, może być ten zielonkawy kał, jakieś schnięcie, padnięcia, zawsze przy paramyksowirozie zaczyna się, że zaczynają gołębie dużo pić i zaczynają mieć wielomocz, nie? Czyli biegunkę. To jest już taki objaw typowy. Na przykład jeżeli są hodowcy, którzy na przykład raz mają zaszczepione gołębie, to często mają taką jakby lekką postać, taką bezobjawową i wtedy na przykład gołębie tylko polewają. Na przykład zaczyna, bo często łapią na przykład te paramyksowirozę, znaczy tak, gołębie są zaszczepione przed lotami, ta jedno szczepienie na kilka tygodni daje odporności, pod koniec lotu łapią już tego wirusa i na przykład początek października zaczyna coś gołębie polewać. No i oni tam dają jeden środek, drugi, trzeci, nie działa. Mija 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, cały czas gołębie piją więcej i polewają. I to właśnie też jest, to jest bardzo często już taka forma paramyksowirozy. Nie ma padnięć, bo tam jakaś odporność jest, nie ma żadnych objawów nerwowych, jest tylko same te objawy, to lanie, nie? No to wtedy też tak, też dużo takich przypadków miałem. Czyli podsumowując, ważne jest, żeby te gołąbki młode szczepić 2 razy i robić to jak najwcześniej, aby mogły uzyskać odpowiednią formę po prostu na loty. Dziś dziękujemy już Wam za wysłuchanie naszego reportażu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Będzie to do nas sygnał, żeby umieścić kolejne tego typu rozmowy na moim kanale. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry lot.